każdym razie, a tak, teraz sędzia tam każe tego zawodnika, każe mu zejść z boiska. Byrtkowi w 19, 20 już minucie spotkania, 21 nawet, Grzegorz Fofara szykuje się do uderzenia z rzutu karnego, czyli nie wykorzystywali pitry, nie wykorzystywali rakiet. Czy wykorzysta Grzegorz Fofara? Rzut karny dla Gieksy. Kibice już czekają na ten strzał, czy żeby nie było trzeciego niewykorzystanego, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. Do trzech razy sztuka, Grzegorz Fofara. Długo to wszystko trwa, dopiero teraz się sędzia oddala i pozwoli Fofarze wykonać rzut karny. Tamten Damian Byrtek stanął na schodach, obserwuje całą sytuację. Fofara podchodzi do piłki, strzela, jest bramka od słupka, strzela Grzegorz Fofara, 1-0, 21 minuta, 22 praktycznie, i Gieksa prowadzi w Brzesku z Okocimskim.